Okej, okay. a nagranie się rozpoczęło i powoli Zoom powinien wpuszczać uczestników, super. Witam wszystkich Państwa serdecznie na naszym ostatnim webinarze dla młodzieży dzisiaj. Jeszcze chwilę damy wszystkim na zalogowanie się, bo to zazwyczaj chwilkę trwa. Oczywiście gdyby były jakieś problemy z zalogowaniem się, czy ktoś by, nie wiem, czy ktoś nie słyszał albo nie widział, to proszę pisać na czat. Spróbujemy sobie jakoś z tym poradzić w miarę możliwości. Widzę, że już 43 osoby się zalogowały, także bardzo dużo. E, super. Patrzę jeszcze powoli, czy, czy, czy jeszcze ktoś. No, jeszcze przybywa, więc jeszcze może 30 sekund damy z No, jest 11.30, więc jest e, to nie spóźniaczce. Dobra. Już widzę. Witamy Kończyce Wielkie. Witamy tych. Jest drzewień. Patrz i ty też widzisz czat. Super. Tak. No dobra, to myślę, że powoli możemy zaczynać. Ja witam Państwa serdecznie na ostatnim, tak jak powiedziałam, webinarze dla młodzieży dzisiaj. W ramach festiwalu, naszego festiwalu Pokój dla Planety Planeta Pokoju. Ostatni webinar poprowadzi Katarzyna Dzięciołowska. Kasia jest. A poza tym trenerką i edukatorką edukacji globalnej. Ukończyła też studia podyplomowe z porozumienia bez przemocy, według Marszala Rosenberga. I do tego będzie, myślę, nawiązywać jej dzisiejszy webinar. A dziś na, na tym webinarze będziecie mieli okazję dowiedzieć się, co jest w ogóle uniwersalne dla wszystkich ludzi i dlaczego powstają konflikty, i jak opiekować się takim konfliktem. Z rzeczy organizacyjnych to po pierwsze, Ostatnie pięć minut poświęcimy na pytania, które będą Państwo mieli ewentualnie do naszej prelegentki i do prezentacji, ponieważ no, są Państwo permanentnie wyciszeni, niestety. Wymaga forma webinarowa Zooma i nie mogą Państwo zadać jakby osobiście głosowo tych pytań. To proszę, żeby pisać po prostu te pytania na czacie. Najlepiej, jak się pojawiają w trakcie po prostu całego webinaru i ja na koniec je zbiorę i ostatnie pięć minut poświęcimy na to, żeby Kasia mogła na nie odpowiedzieć. Będą też takie momenty, w których nasza prelegentka będzie prosiła. Jakby o napisanie czegoś na czacie w danym momencie, żeby jakby uczestniczyć w webinarze, więc proszę, żeby jakby byli Państwo na to gotowi i żeby w odpowiednim momencie ktoś z grupy mógł odpowiedzieć na czacie na, na pytanie, które Kasia zada. I ostatnia rzecz to są to jest krótki test, Musieli wypełnić, znaczy grupa młodzieżowa będzie musiała wypełnić po, po spotkaniu. Natomiast nie będziemy tego robić teraz, nie będziemy tego robić na webinarze, tylko dostaną Państwo maila, myślę, prawdopodobnie dzisiaj z linkiem do tego odpowiedniego testu i trzeba będzie go potem wypełnić. Wydaje mi się, że rzeczy organizacyjnych, gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście proszę pisać na czacie. No i myślę, że możemy przechodzić do e, właściwej treści. O, także oddaję głos e, Tobie, Kasia i powodzenia. Bardzo dziękuję. Bardzo mi jest miło tutaj z Wami być, choć jesteśmy w takiej właśnie formule, że ja wiem, że tam jesteście i bardzo Wam dziękuję za te wpisy na czacie, bo to tak upewnia mnie m, o tej Waszej obecności. A przez ten cały czas, właściwie, będziecie się tutaj gapić na mnie i na moje slajdy. Ale, ale tak mam poczucie, że, że weszliśmy w ten kontakt. Zresztą będę miała okazję jeszcze spotkać się z Wami na Padlecie jutro, z tymi osobami, które będą brały udział w grze. Więc, więc też z radością oczekuję na to. No dobra, rzeczywiście ta, ten temat naszego dzisiejszego spotkania nawiązuje do Tygodnia Edukacji Globalnej, jego hasła Pokój dla Planety, Planeta Pokoju. Wyszłyśmy z takiego założenia, że pokój to jest oczywiście piękne, górnolotne hasło, ale od czegoś trzeba zacząć. I dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym, od czego warto zacząć. Zadam takie pytanie: jak kłócić się pięknie, z taką myślą, żeby zwrócić Waszą uwagę właśnie na to, jak w codziennej rzeczywistości, codziennie ze sobą nawzajem wchodzimy w różne interakcje i że wchodzimy też w konflikty. I to zestawienie kłócenia się pięknie brzmi i wygląda może trochę kontrowersyjnie, ale miałyśmy pomysł, że to jest dobry punkt wyjścia. No. Więc witam Was jeszcze raz, tych, co tutaj dołączają i wędrujemy dalej przez naszą dzisiejszą trasę. Od pytania, jak kłócić się pięknie, poprzez różne inne, które będę Wam też tam po drodze zadawać. No właśnie. I to jest to pierwsze pytanie, które chciałam Wam zadać i wyjść od tego, bo konflikt pojawia się wtedy, kiedy coś nas różni. A ja chciałabym, żebyśmy się zastanowili o tym, co jest uniwersalne dla wszystkich ludzi, czyli co wszystkich ludzi łączy. Jakbyście mieli się tak przyjrzeć sobie, możecie popatrzeć nawet na siebie, ci, którzy siedzą teraz w grupach ze sobą w jednym pomieszczeniu. I, i odpowiedzcie proszę na to pytanie. Pisujcie w czacie wszystko, co Wam przychodzi do głowy, czyli co ludzie mają wspólnego, co jest uniwersalne, co nas łączy. Co, jak możemy na siebie popatrzeć, albo nawet nie popatrzeć, tylko pomyśleć o sobie, to przychodzi nam do głowy, że jest właśnie takie uniwersalne. Mózg widzę już na czacie. Dzięki mózgów zobaczyć nie możemy, ale, um, ale jest to ważna rzecz, którą mamy bardzo podobną i uniwersalną. Emocje, zainteresowania. Mhm. Wtedy, kiedy mamy podobne zainteresowania, kierujemy się emocjami, tak, że emocje są tym, co jakoś nas napędza. Ktoś pisze język, możemy mówić wspólnym językiem, ale przede wszystkim też ludzie generalnie porozumiewają się jakimś językiem, tak, w przeciwieństwie do innych zwierząt, które też mają swoje języki, ale nie są to, no tak, w takim specyficznym rozumieniu, nie wchodząc w szczegóły, pasje. Wygląd. Tu już bym pomyślała sobie, że może pasje i wygląd są takimi rzeczami, które mogą nas też różnić, a zastanówcie się, się nad tym, co właśnie mamy wspólne. Serce. Potrafimy myśleć i mówić. Hmm? Środowisko. Hmm? Żyjemy w jakimś bardzo konkretnym kontekście. Bym powiedziała, że dla wszystkich ludzi na całym świecie planeta jest wspólna. To, że, jem, to, to, że żyjemy w rodzinach, mamy rodziny. Hmm? Wtedy, kiedy mamy jakieś wspólne cele. Tutaj też ktoś się odniósł do życia na planecie Ziemia. Ambicje, język, pasje, to, że mamy pasje, nawet nie muszą być one takie same, ale po prostu właściwie każdy ma z nas coś, co jest dla niego ekscytujące i go jakoś zajmuje bardziej niż inne rzeczy. To, że pracujemy, myślimy. Organy. Rozumiem, że chodzi o takie organy wewnętrzne, że nasze ciała są wspólne, tak? Pragnie nieszczęścia. Dzięki, dzięki za to. Historia, to, że mamy jakąś, jakieś wspólne doświadczenia, które ukształtowały nas trochę takimi ludźmi, jakimi dzisiaj jesteśmy, nie? Każdy z nas ma kolegów. Funkcjonujemy w jakimś kontekście środowiskowym, szkolnym. Tlen. To, że potrzebujemy tlenu do życia, to też jest ta część dotycząca ciała. Chcemy żyć w pokoju, bez wojen. Dzięki, czyli takie wspólne pragnienia, tak? To, do czego. Chcielibyśmy, żeby, żeby jak, jak chcemy, żeby świat wyglądał. Dążenie do spokoju, rodzina, prawa człowieka, dzięki za ten kontekst taki wspólny, już ugruntowany przez cywilizację, przez to, co, na co się umówiliśmy, tak? Świat, ojczyzna, bóg, wiara, internet, miłość, sport, mhm. chodzenie do szkoły, prawa, wartości. Yy... Dzień dobry witam serdecznie. To mam ochotę powiedzieć, że też jakoś takie mamy wspólne schematy postępowania tak? w różnych sytuacjach. Kraj. No dobra, słuchajcie, to dzięki Wam wielkie za te odpowiedzi. One się jakoś mi układają w różne kategorie. I teraz chciałabym się do tych kategorii trochę odnieść. Ból, dzięki. Chciałam powiedzieć, że najpierw to, co tutaj u Was się wiele razy pojawiało mózg, ból. Ciała, organy, no to są nasze ciała i sposób ich działania. To jest rzecz, po której właściwie poznajemy człowieka, tak, że możemy się człowieka nazwać człowiekiem. I sposób ich działania jest analogiczny. Są jakieś różnice między poszczególnymi osobami, co, które mogą się wydarzyć, no ale tak jak się uczymy na przedmiotach przyrodniczych, Mamy te, te same ciała i podobne funkcje organów wewnętrznych, i mniej więcej podobny sposób one funkcjonują. Osobno wy, wyjęłam jakby z tej kategorii mózgi i ich sposób działania, dlatego, że jeżeli mówimy o, o interakcjach między ludźmi, czyli o konflikcie docelowo, tak, albo o interakcjach między nami a środowiskiem, tutaj też się konflikty mogą pojawiać. No, to właściwie wchodzą, wchodzi w, w te interakcje nasz cały system nerwowy. Mózg to jest pewne uproszczenie, ponieważ w mózgu oczywiście mamy bardzo dużą część naszego układu nerwowego, ale nasze komórki nerwowe są rozłożone w całym ciele i sposób ich funkcjonowania u różnych osób jest analogiczny, jest taki sam i to nas łączy. I z tym też są związane uczucia, bo uczucia to są te odczucia, te. One odczucia, które w nas się pojawiają, które pojawiają się po pierwsze w ciele. Często mówimy też o emocjach, jako takich podstawowych, podstawowych uczuciach. To są te rzeczy, które po prostu czujemy. One, wiecie, ja najpierw czuję ciepło w sobie, a potem albo drżenie, a potem pojawia się myśl, że to jest stres. Najpierw czuję taką sztywność w ciele, a potem. Mogę to nazwać to uczucie złością. To, to zawsze najpierw pojawia się w moim ciele. No i jakby ten mechanizm pojawiania się jest znowu analogiczny. Dzieje się coś i ja na to reaguję w taki sposób, że moje ciało się odzywa. I mogę sobie znaleźć, jak się tak przyjrzę sobie, co tam się we mnie dzieje. Możecie zrobić takie ćwiczenie. Jak siedzicie sobie teraz, albo może ktoś stoi, albo może ktoś leży. To spróbujcie się skoncentrować na tym, co w was się dzieje. Czujecie jakieś tam przepływy wewnątrz? Czy to jest ciepło? Czy to jest właśnie stres? Czy to jest właśnie spokój, który was ogarnia, bo jesteście w takiej komfortowej sytuacji? Hmm, musicie tylko mnie słuchać, właściwie nawet nie musicie. Możecie. Macie wybór. A może. Jakieś inne emocje się w was pojawiają. Może myślicie o czymś, co dopiero przed wami. Spróbujcie to jakoś zaobserwować, co się w was dzieje. I jak już tak zaobserwujemy, co się dzieje w naszych ciałach, to możemy dotrzeć do jeszcze jednej rzeczy, która jest wspólna dla wszystkich ludzi. Do potrzeb. Potrzeba to jest coś, um, o czym wiemy, że chcemy to mieć. Pojawia się w nas myśl, ale najpierw właśnie pojawia się uczucie związane z tym, że czegoś nam brakuje, albo związane z czymś, że właśnie mam to, czego potrzebuję. Więc wszystkie przyjemne odczucia, które pojawiają się w moim ciele, będą związane z tym, co mam, do czego mam dostęp. Na przykład, jak myślę o sobie w tej chwili, to czuję radość. I ekscytację. I to jest taka przyjemność, którą mam w sobie. To są moje uczucia, które mówią mi o tym, że chcę tu z wami być. Że e, lubię e, wchodzić w kontakt w interakcję z innymi ludźmi. Lubię opowiadać im o tym, co jest dla mnie ważne i co wierzę, że jest ważne dla nas wszystkich. I. Jak jestem tu z wami w takim poczuciu, że wszyscy bierzemy udział w Tygodniu Edukacji Globalnej, to mam w sobie taką radość, przepełnia mnie myśl o tym, że, że robimy coś ważnego i wspaniałego, i wspólnie. I ta moc tej siły grupowej, która, która we mnie się teraz pojawia, to są właśnie moje potrzeby. Nazwałabym je właśnie taką mocą siły grupowej. Lubię to czuć, że mam do tego dostęp. Nazwałabym to chęcią wzbogacania świata. Nazwałabym to no, taką satysfakcją. To wszystko są potrzeby, do których wiem, że mam teraz dostęp, ponieważ czuję w ciele no, po prostu radość. Uśmiecha mi się twarz, tam i widzicie. Ale mam też inny kawałek w sobie, takie uczucia związane z tą sytuacją, w której teraz jestem, że mówię do Was. I czuję pewne spięcie w brzuchu. Hmm. Jak się zastanowię, to trochę drżenia tutaj w klatce piersiowej. I jakbyście widzieli, jak siedzę, to tak jakoś dziwnie jestem wygięta, żeby jakoś to z, z tutaj zrekompensować sobie. Ale to spięcie w ciele mówi mi o tym, że e, mówienie e, do Was jest dla mnie stresujące. Brakuje mi jakiejś takiej, teraz będę mówiła o potrzebie, o potrzebach. Brakuje mi takiego bezpośredniego kontaktu z Wami. Jakbym widziała Wasze twarze, to bym wiedziała, czy nie przynudzam, a tak muszę to sobie jakoś, wiecie, zastąpić hmm. czymś. Ja jeszcze, jak jeszcze myślę o tych potrzebach i tego, co mi w tym momencie brakuje, to poza kontaktem jest jeszcze Jakaś takie, taka pewność. Ja bardzo lubię um, mieć przekonanie, że, um, że mam dostęp do jakiejś kompetencji, do wiedzy i że dobrze ją wykorzystuję. No i teraz um, myślę sobie, że w tej, um, w tej sytuacji zawsze, kiedy się spotykam z ludźmi i o czym się opowiadam, to jest we mnie taki element um, stresu, czy, um, czy sobie poradzę. Więc takiego też przekonania może właśnie o tym że sobie poradzę, to też jest moja jakaś potrzeba takiej, no. Więc um, teraz Wam opowiedziałam trochę o tym, jak te uczucia i mówią mi o tym, jakie potrzeby mam, ale każdy z nas ma ten mechanizm i każdy z nas może sobie e, w ten sposób mm, opowiedzieć o sobie, zastanowić się, jakie ma uczucia w sobie e, i, i przejść do tych potrzeb. No, i te potrzeby, tak jak wspominałam, to jest to, co mamy wspólne, uniwersalne. Możecie się zastanowić, macie tu wypisane takie potrzeby fizyczne potrzebę kontaktu z samym sobą potrzeba związku ze światem potrzeba związku z innymi ludźmi potrzeba radości życia i potrzeba autonomii czyli takiego stanowienia i decydowania o sobie. I jak zobaczycie w tych te słowa na biało wypisane, no to też są potrzeby. Znaczy, że każdy z nas ma potrzeby poczucia własnej wartości. Każdy z nas ma potrzebę powietrza. Każdy z nas ma potrzebę wybierania własnych planów. Każdy z nas ma potrzebę związku e, wzbogacania życia innych i jeszcze coś wybiorę. Każdy z nas ma potrzebę nadziei i potrzebę e, kontaktu z przyrodą i harmonii. Więc widzicie, że tutaj tych potrzeb jest bardzo dużo i można sobie w nich szukać. No i trzeba pamiętać, że każdy z nas ma taką właśnie naturalną chęć. Dążenia do tych potrzeb, więc wszystko właściwie co robimy w naszym życiu będzie związane z tym, czego potrzebujemy i do czego chcemy dążyć. No dobra. To skoro już ułożyliśmy sobie to, co mamy wszyscy wspólne, to co jest uniwersalne dla wszystkich ludzi, to to nam odpowiada trochę na pytanie. Dlaczego wszyscy chcemy um, tego pokoju? Ktoś to napisał. Dzięki bardzo za wspomnienie o tym, że jakby każdy człowiek chce żyć w spokoju i w harmonii. To nie jest tak, że ktoś chce żyć w kłótni, w konflikcie, w wojnie. No to dlaczego i skąd te konflikty i te wojny się biorą? Przyjrzyjmy się w takim razie temu, co. Jest y, dla ludzi różne, co nas dzieli. No i znowu prośba do Was. Dobrze. Nie umiem, widzę tutaj na czacie prośbę o wzmocnienie głośności, głośności mikrofonu. Nie bardzo umiem to zrobić, ale umiem przysunąć mikrofon y, bliżej ust. Czy to będzie pomocne? Dajcie mi znać. Czy to jakoś wspiera słuchanie? A tymczasem widzę, już wspiera. Świetnie. Tymczasem widzę już, że pojawiają się pierwsze rzeczy, które ludzi które ludzie dzieją, dzieją, dzielą poglądy dzięki emocje W sensie, że w różnych momentach mamy różne emocje, tak? W tym sensie. Bo emocje to jest coś, co wszyscy mamy takie samo, ale w sytuacji konkretnej, w której jesteśmy, na przykład siedzimy tu i teraz niby jesteśmy razem, ale każdy ma swoje emocje, tak? I one są inne, różne. Hmm. Odmienne zdanie. Mhm. Dzięki. Zazdrość. W sensie, yy, że czasem chcielibyśmy mieć coś, co ma ktoś inny. Mhm. Wygląd. Różnimy się wyglądem, różnimy się twarzami. Słowa. Tak, różnimy się wypowiadanymi słowami, ale różnimy się też w ogóle zasobem słów, który mamy. Różnimy się w ogóle myśleniem. Czy opowiadaniem o świecie różnymi słowami, tak? Dzięki kolor skóry, płeć, pochodzenie, język, majątek, poglądy, dużo tych rzeczy, które są różne. Religia. Wierzenia. Dzięki. To wydaje się być też ważne w kontekście konfliktów, bo wiemy, że te wartości to chyba jest taka sfera wartości, tak? Mogą być czymś, co dla ludzi jest bardzo ważne i motywuje ich do działania, pieniądze, styl zainteresowania, wygląd, poglądy, partie polityczne, dzięki, zdania, inne poglądy, tutaj z kolei teraz te poglądy się pojawiają, ale i osobowość i charakter, każdy z nas ma inny, tak. Zdrada, to coś mocnego. W sensie, że każdy z nas ma inne podejście do zdrady, czy każdy z nas ma inne rozumienie, co jest zdradą, a co nie? Ciekawa jestem, co się pod tym kryje, możecie coś dopisać. Status społeczny, mhm. o pieniądzach też już była mowa, ale też o dostępie do różnych rzeczy, które niekoniecznie są pieniędzmi. Nawet do wykształcenia. Ludzie mają różny dostęp do, do szkoły. Pochodzenie, stan posiadania, status. Mhm. Stres. Mhm. W różnych momentach odczuwamy stres. Różnie on się też objawia u różnych osób i różne ma też konsekwencje. Ale z kolei moglibyśmy powiedzieć, że mechanizm, w jakim stres się pojawia, jest... Bardzo podobny, znaczy, że każdy z nas stres odczuwa, ale w, inny, w innych sytuacjach i w inny sposób. Pochodzenie, religia, wartości, chęć zemsty lub odwetu uh -huh. to jest to, co powoduje, że wchodzimy w konflikty. Na to pytanie odpowiadacie teraz, tak? Mhm. Uh -huh. Pomyślcie jeszcze, co nas dzieli. Wiek, poglądy, miejsce zamieszkania, inność. Po prostu jesteśmy różni, rozumiem. To mieliście na myśli, tak? Eee, że, że każdy z nas jest trochę inny. Różnice religijne, różne wartości, inne zdania na ten temat. Status społeczny, odrębność, inna religia, wiedza. Mhm, mamy inny poziom wiedzy. Inny też dostęp do tej wiedzy. Mowa ciała. Mhm. Każdy z nas trochę inaczej wyraża siebie, to jest trochę wyrażanie siebie też, tak? I każdy z nas ma taką potrzebę, żeby siebie wyrażać na różne sposoby. Temperament. Wchodzimy w konflikty ze względu na wojnę, zasady moralne mamy różne, różne emocje, egoizm. Mhm. Może się pojawić też egoizm w nas, takie myślenie o tym, że moje potrzeby są ważniejsze od potrzeb innej osoby. A w związku z tym, że potrzeby są uniwersalne, no to każdy z nas ma prawo takie samo do nich. Więc tutaj egoizm dzięki jakoś też mi wybrzmiewa. Strach, majątek, zdrowie, charakter, smak, gust. <gust> ściana. Że każdy z nas ma inną ścianę. Ja trochę zasłoniłam dzisiaj swoją, żeby taka neutralna była. Upodobania. Jejku, jak dużo. Odporność na krytykę, kolor skóry, wiek, odporność na stres. Dzięki. Mhm. Orientacje. Hm. Chęć posiadania cudzej rzeczy. Ach, tutaj ten zastrość wyjaśniacie. Dzięki wielkie. Tak, każdy z nas ma inną. Jeju, ile odpowiedzi. Wykształcenie, nieporozumienia, kultura, kultura. Przeczytam jeszcze, żebyście to wszystko usłyszeli. Pochodzenie, pasje, poglądy, akcent, wow, wykształcenie, brak porozumienia, swoją opinię, zdanie, ściany. Bariery komunikacyjne, też każdy z nas ma inne, to prawda. Chcemy mieć rację. Och, zaraz się do tego odniosę. Dzięki, zawrócenie tego. Narodowość, zainteresowania i czasami mamy brak wiedzy. Jeju, bardzo Wam dziękuję. Tu mi się pojawiło mnóstwo e, bardzo ważnych rzeczy, a ja teraz spróbuję je znowu poukładać i jakoś się do nich odnieść, dobra? Żeby je uporządkować. No i kultura. Dzięki. No dobra, to spójrzmy na to. Co nas różni? Te dwie rzeczy e, po lewej stronie na górze są takimi, na które, do których się sprowadza większość rzeczy, które wymieniliście, tak bym powiedziała. Po pierwsze, charakter. Dużo było o tym. W ogóle nasze cechy wszystkie, może za mało ogólnie, jeszcze mogłabym to ogólniej ująć w cechy, tak? Więc nie tylko charakter, to, jakimi, jak się zachowujemy, jakie mamy predyspozycje, tak, ale też to, jak wyglądamy. Jakie jeszcze cechy mają, jaką mamy sprawność, jaką mamy orientację seksualną, jaką mamy. Um, no tak, płeć. O, no bo płcią się jeszcze różnimy. Wszystkie, wszystkie te rzeczy um, dla uporządkowania powinnam była nazwać cechami, więc tak sobie wyobraźmy, że tam jest. Czyli to, co jest wrodzone nam to co nam jest dane i nie mamy na to żadnego wpływu to jest jedna rzecz a druga rzecz to jest to to są doświadczenia które mamy w, ciągu, w toku naszego życia w tych doświadczeniach włożymy kulturę zainteresowania które zdołaliśmy wytworzyć do tamtego któregoś momentu w naszym życiu do doświadczenia wszystkie relacje które do tej pory mieliśmy ze wszystkimi ludźmi wrzucimy wrzucimy tutaj do doświadczeń to czy mamy wykształcenie, to czy nie, to czy mamy wiedzę, czy nie, o tym pisaliście. Narodowość też włożymy do, w pewnym sensie do doświadczeń, ale w takim sensie nie skąd, gdzie, skąd pochodzimy, no bo tam, gdzie się urodziliśmy, to nie mamy na to wpływu i to jest w pewnym sensie nasza cecha, ale to, co się z narodowością wiąże, czyli wszystkie kulturowe aspekty, to jakim językiem się posługujemy, to. Jakie są dla nas ważne symbole narodowe, to jakie wartości przyswoiliśmy, że na przykład ojczyzna jest dla nas, dla nas ważną wartością. W tych doświadczeniach też będzie religia, której wzrastaliśmy, tak? i te wartości, które z niej płyną. I wszystkie, wszystkie pasje, wszystkie poglądy, wszystkie zdania. Jak to tutaj wymieniliście, upodobania, to wszystko w tym doświadczeniu będzie, jako rzecz, która, którą mamy nabytą, która w toku naszego życia gdzieś tam przyrasta do naszego bagaża, z którym idziemy w świat. No i jakbym miała to odnieść do potrzeb, to. A, jeszcze chciałam się odnieść do tych emocji, które pisaliście, tak? Że emocje i uczucia, tak jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie, ojej. O, tu. to będą rzeczy, które mamy, które każdy człowiek ma, więc one w pewnym sensie będą uniwersalne, ale to, w jaki sposób je przeżywamy, w jaki sposób dajemy im wyraz, kiedy, jakie nasze uczucia się pojawiają, to jest już rzecz, która zależy od naszego doświadczenia i charakteru. Tak, bo ja mogę złościć się w zupełnie innych sytuacjach niż złości się ktoś z moich znajomych. No bo oni mają jakieś inne granice swoje, byśmy powiedzieli, tak? Czyli inne swoje upodobania, inne rzeczy, które chcą robić, więc ich reakcje emocjonalne będą różne. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym też pamiętali, że te same sytuacje u dwóch różnych osób mogą skrajnie różne emocje wywoływać. No i to jest właśnie to, co nas różni i to jest to, co może powodować konflikty. I w tym podejściu porozumienia bez przemocy mówimy o tym, że w związku z tym każdy z nas ma, tak powiedzieć, fachowo, inne strategie realizacji potrzeb. Czyli potrzeby mamy wspólne. Wszyscy chcemy hmm, harmonii, pokoju, pożywienia, powietrza, kontaktu z innymi ludźmi, tych wszystkich innych rzeczy, o których mówiłam, ale każdy z nas ma inne sposoby na to, żeby do nich docierać. Inne sposoby na to, żeby zbliżać się do tego, co dla nas ważne. I niektóre z tych sposobów są dla nas tak ulubione, że nie chcemy z nich nigdy zrezygnować. A takim przykładem, który przychodzi mi do głowy, jest na przykład potrzeba zabawy. Każdy z nas ma potrzebę zabawy, ale też każdy z nas ma jakieś ulubione swoje sposoby zabawy. I dzisiaj sytuację z rana mogę przytoczyć. Sorry, że moje przykłady będą takie, wiecie, życiowo-dzieciowe, ale to jest moja sytuacja, w której teraz jestem, się znajduję. Może nie wszyscy się w nich odnajdą, ale może jednak ktoś ma rodzeństwo trzyletnie albo starsze. Gdy moja trzyletnia córka dzisiaj wstała i chciała realizować swoją potrzebę zabawy, no to była, wiecie, ta... ja byłam bardzo potrzebna do tej zabawy. Ja też musiałam wstać i musiałam mi się układać klocki. I jak sobie wyobrażacie. Układanie klocków o siódmej rano nie jest moim ulubionym sposobem zbliżania się do moich potrzeb. No właśnie. No i tutaj może się pojawić konflikt. Może się pojawić w jednej osobie, albo w drugiej, albo w obydwu złość na to, że coś nie przebiega w sposób, w który ja bym chciała, żeby przebiegał. No i tutaj mam taki przykład, który być może jest wam bliższy. Pomyślałam sobie, a jednocześnie jest mi bardzo bliski, pomyślałam sobie, że można się odwołać do naszej relacji z rodzicami. Znaczy każdy z nas ma swoją relację, ale podejrzewam, że każdy też może się w takim nazwaniu, takim ujęciu tej emocji odnaleźć. Um, ja mam potrzebę autonomii, czyli stanowienia o sobie, decydowania o tym, co dla mnie jest ważne, decydowania o tym, co chcę robić i chcę to robić często sama. I teraz ta moja potrzeba autonomii i decydowania o sobie może się wydawać na pierwszy rzut oka, że trochę stoi w sprzeczności z potrzebą mojej mamy, która chce się o mnie troszczyć. Jestem jej bliska, ona chce być w kontakcie ze mną, to też jest jej potrzeba i chce być mi potrzebna. Po prostu ta troska jest dla niej czymś bardzo ważnym. Dla mnie też troska jest generalnie bardzo czymś ważnym, bo to też jest moja potrzeba. Ale wiecie, w relacji z moją mamą, to jednak mam więcej potrzeby takiej właśnie samodzielności. I te potrzeby, co do zasady, nie stoją ze sobą w konflikcie. Moja potrzeba autonomii może się być wyrażona na bardzo różne sposoby, i mogę ją mieć zawsze i wszędzie, i chcę być blisko niej, i to jest naturalne. Tak samo potrzeba troski mojej mamy. Pytanie tylko, jak będziemy te potrzeby realizować? No, i schodząc właśnie do tego poziomu sposobów czy strategii realizacji potrzeb, możemy to zrobić tak. Jest jakaś sytuacja, którą, w której moja potrzeba autonomii wyrażam ją w sposób taki, że mówię mojej mamie, żeby się odczepiła i dała mi zrobić po mojemu, tak jak ja chcę, i tu mi się nie wtrącała. No, ale moja mama, ma potrzebę troski i może ją wyrazić w taki sposób, że przyjdzie do mnie i mówi: Ja ci powiem, jak to zrobić, pomogę ci. Ja wiem, jak to zrobić, ja już to robiłam. Daj, pomogę ci. No i wtedy moja autonomia może być wyrażona w sposób taki, który powiem: naprawdę, daj mi spokój. No i możecie sobie wyobrazić, że e, potrzeba e, troski mojej mamy tutaj nie zostanie zaspokojona i moja potrzeba autonomii też. Nie zostanie zaspokojona i jednocześnie będzie nam obydwu źle. To jest ten moment, w którym pojawia się konflikt. No i teraz chciałam Wam pokazać jeszcze, że yy, można to zrobić inaczej. Tak? Że można to zrobić inaczej i że te potrzeby w konflikcie nie muszą ze sobą stać, czy te strategie nie muszą ze sobą stać w konflikcie. Mogę, yy, może moja mama przyjść do mnie i powiedzieć, Powiedz mi, jak będziesz czegoś potrzebować, bo ja się troszczę o siebie, o ciebie i bardzo chciałabym ci pomóc. I moja potrzeba autonomii, z kolei, może będzie wyrażona w ten sposób, że ja powiem mojej mamie: dziękuję ci, ale naprawdę chcę to zrobić sama. Potrzebuję teraz poradzić sobie z tym, co mnie trapi, z tym, co mam w sobie, zupełnie samodzielnie. No i w szacunku do naszych wzajemnych potrzeb. Możemy się po prostu rozejść i być może za jakiś czas sprawdzić, czy możemy sobie pomóc, albo czy um, no wiecie, jakoś zweryfikować, czy dalej te potrzeby tam gdzieś są. Um, więc jakoś spróbować po prostu dotrzeć do tego, co dla nas ważne, innym sposobem. Na chwilę się zatrzymałam, bo myślę so, o sobie o tym, czy jeszcze jest coś, co chciałam Wam powiedzieć, a gdzieś mi umknęło. Można to przenieść też na taki poziom międzynarodowy. To znaczy, wiecie, konkretne wojny niestety też wywołują ludzie. Wywołują ludzie, którzy w absolutnie tragiczny sposób nie mają zaspokojonych swoich potrzeb i zupełnie nie potrafią powiedzieć, albo znaleźć sposobu, żeby zaspokoić je w inny sposób. Zwłaszcza wtedy, kiedy po drugiej stronie mają innych ludzi, którzy tak samo tragiczny sposób też nie potrafią zadbać o to, co jest dla nich ważne. Dlatego tak niezwykle ważne jest uczenie się o sobie i bycie w kontakcie, żeby na bieżąco wiedzieć, co jest nam wzajemnie potrzebne. I teraz chciałam Wam kilka takich wskazówek e, na temat tego, co możemy robić, żeby... Mm, żeby lepiej nam było ze sobą, ale te wskazówki, one się absolutnie też mogą tyczyć tego, co można byłoby robić na poziomie międzynarodowym. Pewnie zauważyliście, że pominęłam jeden slajd. Szybko Wam go pokażę, bo podejrzewam, że są tacy, którzy mogą być nim zainteresowani. Tutaj wrzuciłam homo sapiens, czyli no, nas, <gryw> ludzi, bo tak jest, taka jest nasza A czy u Państwa też się zacięło? No niestety chyba Kasia nam się zacięła na samą końcówkę. Okej. Okay. To musimy w takim razie chwilę zaczekać. Zaraz myślę, że powinno, powinno się to naprawić. Teraz widzę, że nasza prelegentka się po prostu wylogowała, bo pewnie ją niestety Zoom wylogował. O, i wraca. Cześć, Kasiu, wyrzuciło cię chyba internet, niestety. Halo, halo. Halo, halo. halo? No, jesteś czy tam? Jestem. A czy nadal jesteśmy y, na żywo i w webinarze, tak? Wskoczyłam tak, w dobre miejsce. Tak, tak, tak. Po prostu cię wyrzuciło na chwilę po, pewnie problem z internetem, ale widzę, że już teraz, y, teraz się nie zacinasz, więc możesz... Y, w, zalogować, załadować prezentację jeszcze raz i e, po prostu ruszyć od momentu, w którym Jakby ktoś z uczestników mógł, e, mógł powiedzieć, co było ostatnią rzeczą, którą słyszeliście, albo napisać na czacie. Tutaj tego slajdu jeszcze nie było na pewno. <ścoughs> zacięłaś się na przedni. Dobra. E, no dobrze. Homo Sapiens. No... No tak, na Homo Sapiens się zacięłaś. Homo zapytań. Sapiens był. Dobrze. Nie wiem, czy dokończyłam myśl z Homo Sapiens. Ale już nie będę do niej wracać. Poza tym, że, że tak, chciałam tutaj pokazać tym, co jest dla nas wspólne, a jednocześnie tym, co, czym możemy się różnić i do czego możemy się zawsze odwołać. Dobrze, słuchajcie, to przechodząc do kolejnego slajdu, tutaj kilka takich wskazówek na temat tego, co możemy robić, żeby nam było ze sobą właśnie łatwiej. Jedna pierwsza rzecz to to, że pamiętajmy, że wszyscy jako ludzie jesteśmy do siebie bardzo podobni, ale i bardzo różni. Mamy te same potrzeby, nasze ciała i mózgi reagują według tych samych mechanizmów, ale inaczej e, działamy w podobnych sytuacjach, i inaczej interpretujemy sytuację przez pryzmat naszych doświadczeń. I myślę, że to, co warto tutaj wiedzieć, to to, że tak jest i po prostu to zaakceptować, bo z tym się walczyć nie da. E, mnie to daje dużo spokoju, jak sobie o tym myślę, patrząc na przykład na taką trzylatkę rano o siódmej rano, sobie myślę, dobra, to jest ona, tak, ona tego potrzebuje. Ja nie muszę mieć tak samo, więc mogę dalej leżeć w łóżku, tylko muszę jej powiedzieć, jak ja mam. No i w końcu znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ale wiecie, dajmy sobie luz. Dobrze. Po drugie, tak, żeby nam tego luzu było na co dzień więcej, to warto mieć wspólne zasady. Warto w klasie, w grupie ustanowić takie zasady, które wszyscy zaakceptują, wszyscy będą rozumieli które będą na przykład dotyczyły tego, jak się zwracamy do siebie, jak się komunikujemy w grupie, nawet do takich bardzo praktycznych rzeczy, że jak mamy zadanie do wykonania, to informacje o tym, co zostało wykonane, wrzucamy sobie na Messengera albo SMS-a, nie, SMS-ami to już nikt nie wrzuca, albo gdzieś tam na grupę jakąś, którą macie, tak żeby było jasne dla wszystkich, gdzie co mamy, bo im więcej takiej jasności w naszym życiu, mniej jest rzeczy, które się potykamy i te potknięcia nazwałabym właśnie kłótniami i konfliktami. No, bo konflikty to wiecie, to jest naturalna rzecz, to są takie nasze potknięcia. Jak się potkniemy, to podnosimy głowę, może się potłuczemy trochę, ale idziemy dalej. Więc żeby pójść dalej, jak już się potkniemy im czujemy tę złość i wściekłość, a to na chwilę się zatrzymajmy. Zanim to wszystko wyrzucimy z siebie, to eksploduje, to ochłońmy chwilę. Użyjmy tych naszych układów nerwowych do tego na przykład, żeby wziąć kilka dechów i wydechów. Okazuje się, że to jest prawie magiczny sposób, gdyby nie to, że podparty fizyką, chemią i biologią. Dajmy sobie przestrzeń na to, żeby się uspokoić, a potem dopiero powiedzmy drugiej osobie, co wywołało w nas tę reakcję. Tak, czyli jeżeli naszym potknięciem będzie to, że w toku naszej pracy w grupie nie dostaliśmy informacji, że ktoś się rozchorował i czegoś nie zrobił na czas, i wkurza nas nastanie miłosiernie, bo to, co miał zrobić, wpływało na wszystko inne, co robimy, to zanim mu to powiemy, to dajmy właśnie sobie oddech i pozwólmy sobie to tak sformułować w głowie. Żebyśmy mogli poprosić, żeby to, żeby to nigdy więcej się już nie wydarzyło. No dobra, nigdy to jest duże słowo, żeby się w miarę możliwości nie zdarzało. Mówmy o sobie i od siebie, no właśnie. Znaczy my jesteśmy ekspertami od siebie. Nie mamy zielonego pojęcia, czy ta druga osoba rzeczywiście, wiecie, mm, zrobiła to, co sobie wyobrażamy, że zrobiła i leżała e, brzuchem do góry albo grała w grę komputerową, zamiast zrobić coś, na co się umówiliśmy. Um, nie. Spróbujmy powiedzieć to, jak my się czujemy, jak my się mamy, czego nam brakuje i jak bardzo potrzebujemy tego, żeby nas informować na bieżąco, wtedy, kiedy um, nie dzieją się rzeczy, na które się umówiliśmy. No właśnie, i jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, jak te, spisywałam te informacje dla Was, to to, że czasami, jak czujemy złość i ona jest taka wszechogarniająca. To nie mamy przestrzeni na to, żeby zadać pytanie, co się wydarzyło, a czasem to pytanie warto zadać. Co właściwie się stało? Dlaczego nie odpisywałeś mi na wiadomości? No i spróbujmy wzbudzić sobie taką ciekawość i pamiętajmy o tym, że ona jest możliwa tylko wtedy, kiedy już te emocje trochę opadną, więc dawajmy sobie przestrzeń na to, żeby odpadły. Dbajmy o nasze dobre intencje, czyli wchodząc w interakcję, myślę, że możemy założyć, że wszyscy chcemy dobrze. Takie jest moje doświadczenie. Trochę ludzi w życiu spotkałam. No dobra. Niektórzy nie. Nie chcą. Ale jak, założę, jak wejdziemy w relację z takim założeniem, to łatwiej będzie nam się przekonać, że tak jest. A jak wejdziemy z założeniem, że nasze intencje są złe, no to takie się wydarzą. Prośmy o pomoc. O, prośmy o pomoc. Moja i za daleko. Bezstronne osoby, jeżeli konflikt się już pojawi, jeżeli się już potkniemy i już nie wiemy, co robić. To zawsze możemy poprosić kogoś, kto z zewnątrz patrzy na tę sytuację. Dzięki wielkie. Ida mówiła, że może jakieś pytania się pojawią. To zachęcam tak. Was. Sam chyba nawet miałem. na pytania, dobrze widzę? Jak przesuwałaś? Bo teraz, teraz prezentacja zatrzymała się na slajdzie z wskazówką siódmą. Tak, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to proszę je napisać na czacie. I ja postaram się je przeczytać naszej prelegentce. Mamy na to pytanie, tak, no, myślę, że z pięć minut spokojnie. Jakiekolwiek pytania, czy to dotyczące ewentualnego wyjaśnienia jeszcze czegoś, czy polecenia jakiś metod radzenia sobie z konfliktami, czy opiekowania się konfliktami, tak jak, tak jak to ładnie się mówi. E, wszystkie pytania są dozwolone. Jest Zobaczymy, czy ktoś. Tak sobie myślę, że to opiekowanie się konfliktami jest takim fajnym sformułowaniem, bo to tak sugeruje nam, że wiecie, że właśnie konflikty są czymś takim naturalnym. Czasami są dobre, często mhm. są dobre, bo mówią nam bardzo dużo o nas samych, uczą nas o innych i dają nam przestrzeń na to, żeby na rozwój. Tak, więc myślę sobie, że to jakieś takie ważne jest, żeby pamiętać, że konflikt to nie jest tylko coś złego i czego należy unikać. Tak, no myślę, że takie było przesłanie właśnie tego spotkania. E, tutaj powoli pojawiają się na czacie wyrazy uznania i podziękowania za to, że e, za ten webinar. E, tak, tutaj jedna osoba zwraca uwagę. Mm, zwraca uwagę, że żeby w ogóle można było rozwiązać konflikt, to musi być chęć e, po obu stronach, żeby go rozwiązać. Co myślę, jest e, jak najbardziej zgodne z przesłaniem Twojego e, Twojej prezentacji? To jest takie hmm. pytanie, jak unikać konfliktu jeszcze? Tak, to możesz się do tego odnieść dokładnie. Słuchajcie, ja bym powiedziała, że nie unikać, że um, wtedy, kiedy one już są, to po prostu właśnie zaopiekować się nimi, z troską pomyśleć o drugiej osobie, a jeżeli jest naprawdę trudno, to punkt siódmy, który cały czas jest w naszej prezentacji poprosić o pomoc bezstronne osoby, ale konflikty są naprawdę dla nas bardzo ważne. Bo bardzo nam dużo mówią o tym, czego potrzebujemy i czego nam brakuje. Ważne jest to też dla mnie, że im wcześniej zareagujemy, im wcześniej powiemy, że coś nam się nie podobało, tym mniej będzie wybuchowo. Rozumiem, że to, czego chcecie uniknąć, pewnie, to jest kłótnia i wojna. Ale no. Ale konflikt to jest coś naprawdę takiego naturalnego i czasem nawet pięknego, bo może nam powiedzieć o tym, czego potrzebujemy. A to, co jak bez wiedzenia tego, czego potrzebujemy, nie możemy sobie tego dać. I co więcej, nie możemy też o to poprosić. Więc jak tylko poczujecie, że coś się w Was gotuje, to zanim to dojdzie do wrzenia to spróbujcie to jakoś wyrazić w taki spokojny sposób. Ja te wskazówki, jeżeli będziecie jutro na grze, to te wskazówki mogą się jeszcze pojawić, a, ale myślę, że możemy po prostu wysłać razem z informacją um, o nagraniu do osób, które będą chciały jeszcze um, popatrzeć sobie na to, co się tutaj dzieje. Są takie pytania, nie. Tak, tak, jak najbardziej ta prezentacja też będzie wysłana. Um... Myślę, że w piątek po grze i po wszystkich webinariach wyślemy prezentację i podsumowanie gry. Także moje przesłanie od Was na dzisiaj jest takie, że można się konfliktować i kłócić się pięknie. Czasami to jest bardzo trudne, więc bądźcie w tym dzielni, próbujcie wytrwale, ale jednocześnie z taką nadzieją i troską o siebie. Gdybyście potrzebowali jakiegoś jeszcze wsparcia z naszej strony, to my zapraszamy Was do projektów, które realizujemy, do klubów dobrej rozmowy, które akurat tak się składa, że będą miały rekrutację na nowy semestr, i tam można prowadzić takie spotkania z przewodnikiem naszym, jak o punktach widzenia różnych rozmawiać i klub dobrej rozmowy założyć. A druga rzecz to już do nauczycieli i nauczycielek, chociaż na to też się zgłaszają nauczyciele i nauczycielki, ale pracują z uczniami uczennicami i uczennicami, jakby tutaj jest duża moc sprawcza uczniów i uczennic, więc zgłaszajcie się do swoich nauczycieli i nauczycielek, że chcecie wziąć w tym udział. A druga rzecz to jest o redukcji stresu taki program, który też myślę, że nauczycielom, nauczycielkom może w pomóc informacjami o tym, jak wspierać uczniów w trudnych sytuacjach, a wtedy tych konfliktów też będzie mniej i one będą łatwiej rozwiązywalne na takim etapie, zanim będzie naprawdę ciężko. Dzięki. Super. To jest więcej pytania. Ja widzę, że już raczej nie. To będziemy powoli kończyć. Dziękuję bardzo za wszystkim za udział. To już był nasz ostatni webinar dla Dostaną Państwu link do testu do wypełnienia później. No i widzimy się, mam nadzieję, z wszystkimi jutro i pojutrze na grze szkolnej, czyli na Padletach. Ja też tam będę. Kasia też tam będzie, wszyscy tam wiem. Także do zobaczenia jutro i dziękuję bardzo za udział i kończę nagrywanie i wtedy też Zoom zakończy całe spotkanie. Także do, do zobaczenia jutro.